Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i dzisiaj kolejne zapytanie z cyklu brak widzenia stereoskopowego, a prawo jazdy motocyklowe, czyli prawo jazdy kategorii A. I w zasadzie odpowiem, czy masz szansę odzyskać utracone prawo jazdy motocyklowe, prawo jazdy na motor po badaniach w ośrodkach referencyjnych, jakimi są wojewódzkie ośrodki medycyny pracy lub instytuty medycyny pracy. Zapytanie internauty. Witam, właśnie oglądałem pański filmik odnośnie widzenie obuoczne, a prawo jazdy na motor. Jestem świeżo po badaniach w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy i została mi świeżo cofnięta kategoria A. Próbuję odzyskać to prawko, próbuję znaleźć jakieś rozwiązanie i szczerze, pańska odpowiedź, przynajmniej dla mnie, czyli dla internauty, nie jest jednoznaczna i do końca niezrozumiała. Pytanie było odnośnie motocykli, a pan przytoczył przestarzały przykład z kategorii B, czyli samochodów osobowych. Ponadto w drugiej połowie filmów mówi pan, że czasami, że z czasem te przepisy uległy zmianie, aktualnie obowiązują te według dyrektywy 2006, łamane przez 126 przez WE. Mam tydzień na odwołanie od orzeczenia WOMP i czy w polskim prawie jest jakaś adnotacja, paragraf, który to potwierdza, na którego można by się ewentualnie powołać, jeżeli tak, to proszę o wskazanie i z niecierpliwością czekam tutaj na jakąkolwiek odpowiedź. Pytanie dosyć długie, ale w zasadzie chodzi tutaj o jedną rzecz. Czy mając brak widzenia obuocznego, no możemy to prawo jazdy na motor odzyskać? I komentując tą sytuację. Internauta został, jak wiele osób, skierowany na badania do WOMP, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, za jazdę po alkoholu. No równie dobrze możesz ty być skierowany za punkty, za udział w wypadku, ale alkohol jest tutaj najczęstszą przyczyną takich interwencyjnych badań. I niestety, prawdopodobnie kiedyś w dobrych czasach dostał to prawo jazdy kategorii A po bardzo pobieżnych badaniach wzroku przez lekarza uprawnionego. Niestety to się zdarza, kiedy lekarz przychodzi do szkoły jazdy. Każdy kursant jest cenny, no presja, żeby każdego dopuścić, ślepy, garbaty, a potem niech się tam kursant martwi. Jednooczność na pewno, a przynajmniej bardzo rzadko pojawia się w starszym wieku. Oczywiście, no jeżeli zaraz sobie wecham ten długopisik do oka i stracę oko, no w następstwie urazu może mi się zdarzyć, czy ktoś się jakąś rzutką we mnie trafi. Natomiast no, 90% przypadków jest to po prostu, są to nieleczone od dzieciństwa zezy, czasami są leczone, ale późno, no potem jest jakaś operacja kosmetyczna, zeza niby nie widać, ale jedno oko się wyłącza i widzenia obuocznego, mając jedno oko wyłączone, znaczy przepraszam, widzenia obuocznego, mając jedno oko wyłączone, prawe czy lewe, na pewno nie będzie. Natomiast na prawko motocyklowe, podobnie jak na kategorie C, D czy E do C, to widzenie stereoskopowe jest bezwzględnie wymagane i jest to też bardzo wyraźnie określone w rozporządzeniu ministra zdrowia. Zamieszanie wprowadza tam jakiś inny jeszcze przepis, że na te wszystkie kategorie niższe A, B, E do B, A1, A2, i te bada się w ramach jednej grupy. No niby się bada w ramach jednej grupy, ale potem jest nagle mała sprzeczność, że właśnie to prawo jazdy na motor nie może być bez widzenia obuocznego. Dochodzimy do meritum sprawy. Czy odwołanie ma sens? Według mnie nie ma. Dlaczego lekarze z WOMP-ów, z instytutów, czy z innych instytucji odwoławczych na pewno nie dopuszczą nikogo z brakiem widzenia obuocznego, jeżeli chodzi oczywiście o prawko motocyklowe, więc raczej jest to strata pieniędzy dla odwołującego się. Badania odwoławcze nie są tanie, o ile się orientuję, chyba jest ostatnio 350 zł. Jeżeli się pomyliłem, możesz mnie skorygować w komentarzach tam poniżej. Natomiast jeżeli byłeś w podobnej sytuacji, straciłeś to prawko motocyklowe za wódkę, za alkohol, czy nawet no, podpierdolił cię sąsiad, prawda, za jakieś inne schorzenie, które kiedyś miałeś, a dzisiaj
znaczy, które kiedyś miałeś i wtedy nie wykazałeś, a dzisiaj jakoś one wypłynęło. Zachęcam Cię oczywiście do komentarza. No, nie byłbym sobą, gdybym nie zachęcił Cię również do odwiedzenia mojej strony badania-lekarskie-kierowców.pl. Omawiam tam bardzo podobne sytuacje z szeroko związanymi badaniami kierowców. Możesz się też zapisać do mojego newslettera Skarbnica Wiedzy. Taki cotygodniowy czy dwutygodniowy update na maila. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, także mam nadzieję na jakąś dyskusję. Na pewno temat brak widzenia stereoskopowego, a prawo jazdy na motor w tym wideo nie został wyczerpany.